Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Tak jak wam pisałem, moi drodzy, na moich social mediach, czy też tutaj w poście na YouTubie, dopadło mnie coś na granicy przeziębienia i grypy. Zaczęło się to jeszcze w zeszłym tygodniu, gdzieś tak koło środy, jakieś takie dreszcze, poczucie chłodu, no i w piątek już wysiadłem całkowicie. Powiedziałem w pracy, no, że nie przyjdę, że źle się czuję. No i właśnie od poniedziałku do piątku teraz mam zwolnienie. Pierwsze w życiu to słynne, popularne L4. I generalnie przyznam się wam szczerze, że to jest jakaś dziwna choroba, bo po raz pierwszy w życiu miałem temperaturę, ale jakoś fizycznie tego jakby nie odczuwałem. W piątek, chyba około godziny 21:30, akurat byłem u taty i u babci, zmierzyliśmy temperaturę. Termometr pokazał 38,5 stopnia, a ja czułem się normalnie. Tata też mówi, że po mnie tego w ogóle nie widać, jeszcze dotknął mi czoła, też powiedział, że to czoło jest chłodne, a termometr pokazał 38,5 stopnia, także ciekawa sytuacja. Ja normalnie przy takiej temperaturze to już nie funkcjonuję, może nie to, że tracę przytomność, ale po prostu bardzo źle się czuję. Kładę się i generalnie jestem przykuty do łóżka, dopóki mi ta gorączka nie przejdzie. A tutaj czułem się w miarę normalnie, ale to może i dobrze. Dodatkowo jakieś bóle pleców się pojawiały sporadycznie, bóle głowy, bóle zatok, katar, kaszel, no i taki standardowy zestaw. Teraz czuję się już w tym tygodniu w miarę dobrze. Dostałem od pani doktor, bo akurat mojej nie było, była jakaś bardzo młoda, atrakcyjna zresztą. Pani doktor na zastępstwo to dała mi jakąś całą torbę leków za... tam jeszcze kilka swoich pozycji dołożył i nam w aptece wyszło ponad 200 zł, także trochę drogi interes. No ale leczę się, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Mówię, teraz czuję się już w miarę dobrze. Czasami jeszcze tak w ciągu dnia potrafię koło godziny 14-15 troszeczkę być nieco słabszy i się położyć. Więc zawsze też potrafią się jakieś plecy jeszcze odezwać, ale generalnie czuję się już na pewno lepiej niż się czułem chociażby przez weekend, bo chyba przez weekend czułem się najgorzej. Choroba ta też troszkę pokrzyżowała mi plany. Ponieważ w weekend ubiegły miałem mieć imprezę rodzinną. Znaczy impreza się odbyła, no ale niestety bez mojego udziału tam w Konarzewie urodziny i imieniny męża mojej mamy mieli przechodzić dziadkowi ze Świnoujścia, a ja ich miałem... Mieliśmy tam jakby się wszyscy zjechać w sobotę, a ja w niedzielę miałem dziadków odwieźć do Świnoujścia, no i wrócić stamtąd do Świnoujścia, no i potem wrócić już tutaj do siebie, do Szczecina. Z tej okazji wziąłem też sobie urlop na poniedziałek, no ale niestety nic z tego nie wyszło, choroba niestety tutaj zwyciężyła, musiałem zostać w domu. Ale w związku z tą wizytą też chciałem pójść do fryzjera, bo generalnie szykowałem się już powoli do tego, żeby zrobić sobie zdjęcie do licencji maszynisty, bo lada moment mamy dostać jeszcze zaświadczenia, czy zdaliśmy egzaminy, no i wysłać wnioski o wydanie dokumentu. Na początku chciałem robić zdjęcia, potem trochę z kolegą rozmawiałem z pracy, to on chce dać do prawa jazdy, teraz stwierdziłem, że może też dam, ale jednak stwierdziłem, że chyba sobie zrobię takie zdjęcie nowe, żeby jednak nie mieć we wszystkich dokumentach tego samego, znaczy miałbym tylko w prawie jazdy i w tym, ale jednak chciałbym mieć już takie jedno może do tych spraw maszynistowych, bo jeszcze chyba do świadectwa tam jakieś zdjęcie trzeba będzie dołączyć, chociaż niby powinno być aktualne, a tam to chyba jest mniej więcej pół roku, no ale wątpię, czy przez ten rok się jakoś zmienię, więc może uda się już do świadectwa, by było to zdjęcie do licencji dołączyć, a może zrobię nowe, zobaczę. W każdym razie tak stwierdziłem, że sobie zrobię nowe, no i plan miałem taki, że w piątek pójdę do fryzjera, żeby właśnie pójść już i na tą imprezę rodzinną i żeby po prostu też już pójść do tego fotografa, oczywiście bym się jeszcze ogolił, żeby pójść właśnie takim już w tym nowym wydaniu, prawda? No i poniedziałek, ten dzień urlopu, miałem zamiar iść do fotografa właśnie zrobić sobie zdjęcie, no ale niestety nie wyszło, tutaj choroba niestety mi te plany pokrzyżowała, no ale coś odleczę, to nie ucieczę, pójdę sobie po prostu jak tylko wyzdrowieję, te wszystkie sprawy pozałatwiam. Także mam nadzieję, że to już po prostu niedługo. Dziękuję za wszystkie życzenia zdrowia, które gdzieś tam pod moimi postami się pojawiały. Tak jak mówiłem, czuję się już w miarę dobrze. Pojawia się jeszcze tylko takie osłabienie.
taka potrzeba leżenia, że tak powiem, ale to myślę, że czasy miną, jeszcze potem trochę plecy zaboleć, może troszeczkę głowa czasami, gdzieś tam kaszlę sobie jeszcze od czasu do czasu, ale generalnie czuję się w miarę dobrze i mam nadzieję, że już przez ten weekend, przez ten najbliższy okres czasu się wykuruję i do tych badań, które mam 28 i ogólnie wszystko już dojdzie do normy i w ogóle już będę w 100% zdrowy. Ale mówię, dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie tutaj życzenia zdrowia i mówię, generalnie jest wszystko w porządku, tam z wyjątkiem jeszcze kilku mankamentów. Cóż, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To w tym vlogu byłoby na tyle. Dziękuję również za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.